Siema Tomasz. Siema Wes. Siema, siema. I co tam słychać? Co, na jedzie do szklarza. Do szklarza. O, tutaj już masz naszykowane. Co tu jest napisane? Napisane całą historię. Szafa. No co jest, jaki jest, powiedzmy, jaka ma być szafa, że to jest góra, że to jest, że potrzebne jest jakieś białolakowe wymiary. Tu mamy na przewodziki, dziurka wywalona idzie. Czyli tak już są z własnej roboty. Widzisz, chłopaki dają radę, przywożę takie coś. I co, i robisz taki ten i oni się robią? Tak, i tutaj sobie od tego odetną ładnie, elegancko. Zarobiście. Na komelik. Tylko widzisz, patrz. Tu stolarz dokładnie spisał, nie? Z tego stolarza to by się przydało jakiegoś... Lepszego? No, jak ktoś tam gdzieś z Łodzi jest, to niech się nie da znać, że umie robić. Bo takie wykończenia jak tu i tu. O. I tu od spodu w ogóle ogólnie jak ręką jadę, to czuję, że nie jest... O, tu nawet jest takie... Zobacz to. A no jest ja, to, ja to podszlifuję trochę, jeszcze sam, ale to powinien zrobić, no trochę za dużo pracy chyba ma i na szybko robi. No i to jest takie, wiesz, takie niby nic, a to wiesz, przecież przebiałem to bardzo widać, nie? No tak. Łapa już jest. No, pokaż. Przyjechała. Proszę. Piękna łapa. Ciach. Czyli będzie podpisiany. No i sobie można wtedy właśnie mówić, nie? Chyba odwrotnie mam, ale nie ważne. Góra, dół, 12 stopni. Boczek, telewizor, tam będzie wyrko. Sobie można obniżyć. No właśnie w każdą stronę tam. Złożyć do końca. Tak. Tutaj wyrka nie będzie widać, nie będzie wystawał. Przewodziki tutaj. Tyle. Jeszcze trzeba dokończyć tego trochę kamienia i tu będą trzy halogeny. Raz, dwa, trzy. Czarne szkło. Będą dodatki czarne chyba. Znaczy na pewno właściwie. Do tego białego. Kontakci pod tym. Do włączenia. Także dobra. Powoli się zbijamy. Zbijaj i lecimy do tego stolarza. Zbijamy. Stolarza. Szklarza. Do szklarni. Do szklarni. Nie. Do szklarni. Tak, no i tam właśnie widzisz, patrz, takie coś daje. Prawdę mówiąc, mało profesjonalne chyba. A chłopaki dają radę. I z tym jest fajnie. I tam jest, że wszystkie te lustra, nie lustra, które są na tych filmach moich, w łazienkach, czy te biurka, czy parapety w tych lakobelach, no. To wszystko właśnie jest od tego szklarza, nie? Także zaufany gościu, słowny, terminu dotrzymuje, ceny ma przystępne, nie żadne jakieś wydziwione, już nie ma się. Usłyszę za jakieś lustra, to wiesz, nie wiem co im odbija, czy... Także pojedziemy, go odwiedzimy. Ale stolarza nie odwiedził mnie. Nie polecasz? Nie powiem gdzie, ale... Ale niestety nie udało się. Tą dziurkę sobie sam zrobiłem. Czyli, że nie w tym miejscu jeszcze, bo nie potrzeba. Dobra, to lecimy, tak? Tak? Dobra, jedziemy do szklarza. Sorry. Oko. Na Zarzewską, tak? Na Zarzewską. Zarzewską. Dobra, i co? I tam? Prowadnicę mamy, szablony mamy, wszystkie tam takie inne rzeczy, kółeczka, nie kółeczka, jakieś do prowadnic są, czyli damy im
to że się nie muszę martwić o zaczynanie, bo nawet tego nie umiem. Albo nie umię. Polska mowa być gumowa dla niektórych. No nie, tak jest. I ty. No i go daję, wiesz, wymiar całej dziury, wnęki, jaka jest. A już tam chłopaki... I oni się tną na, te, na, tak, na wzór tych... Tak, jedne drzwi, drugie drzwi będą tak, jak powinny być, nie musisz się martwić. I... No bo ogólnie, tak jak mówiłem wcześniej, że tego, wiesz, ani nie robię, ani nie umiem, to właściwie jest moja pierwsza szafa. A powiedz mi, a długo z nimi współpracujesz? No już kupę lat, naprawdę długo. Jeszcze jak byli na Kilińskiego, mieli zakład, teraz przenieśli się właśnie na Zarzewską, nie? To już, już bardzo dawno temu. No i cały czas jednak, no bo po co zmieniać coś, co jest dobre, no. Także... Daję, jestem pewny, że odbieram i nie ma żadnych, tak jak wiesz, widziałeś tam z tym blatem. Jakieś dziwne... Bo z tego stolarza. Jakieś czarne, nie czarne, białe biurko, a szpary czarne. No tutaj jest pewne, że będzie, że powinno być. I przy tych moich szablonach, jakie widziałeś, jak wycinam, że oni dają radę, no to też, nie? No. To jest dobre. Dostają kawałek papieru i mają taki zrobić ten. I ja powiem, żadnego. Żadnego tam. Tego się nie da. Tego się nie da. Nie można. Takie słowo w ogóle, wiesz, powinno być wycięte ze słownika. Czegoś się nie da. Wszystko się da. Kwestia jest tylko tak, czy mi się chce i czy mi się opłaca, albo... No chyba, że nie, no może są jakieś, no są pewne rzeczy, które jest to nierealne, ale wiesz, no, większość to wiem, że jest po prostu tak, albo ceny taką wywalą, że po prostu od razu ci się odechciewa i albo oni specjalnie taką cenę wywalają, żeby, wiesz, żeby nie robić, żeby to by się odechciało, albo po prostu nie umieją robić takich rzeczy i z góry już ci mówi, nie da się, nie? To jest najbardziej denerwujące, bo właśnie te najdziwniejsze rzeczy są najfajniejsze, no i nie? No wiadomo. Najlepiej to wiesz, kwadrat dociąć i do widzenia, tak? Tyle szkła. Tak. Albo prostokąt, to już jest... Tak, to jest... To już jest... Wyczyn. Prostokąt to wiesz... Już z górnej poły, tak? Witam i o zdrowie pytam.
Dam tą walizkę, przywiozłem do tych lister. I tu są szablonniki. Rozłożymy to może na stole, tak, tak, może na stole. To przechodzimy na tutaj, panowie. To jest paraficzki. To jest dobry papier, ale ogólnie jest to już zapasowane. A to będzie wióreczka. Wióreczka. Napisałem całą historię, panie. Jeszcze zasypane będą. I to są te paski 3 cm, które będą jakby to za nas listwy. To taki flakobela, taki cokolwiek. No. To 118, 17, 18, tutaj są 6 sztuk. I tu jest wymiar szafy całej tej wnęki. 196 na 236. Jasne. Prowadzący są. Skleiły. Tniemy. Tniemy czy całe? Nie, całe to nie. Fake. Fake? To nie ma co. Podcięcie, tak? Tutaj robimy dodatkowy element. Dobra. To będzie jeszcze dziura, nie? Na przewody. To zrobiłem totalnie tak, powinno być z tymi. Średnica. To jest jakiś standard tego. Tak, to są to bardzo tak. 60, a nie, 60 i 60. O jak są te przełotówki na te. Dobra. Czyli to co, kiedy się spotykamy? Środa? Dobra, dobra. Czekamy, że ruch jest. Ruch jak zwykle. Na razie chłopaki. Dziękuję. Przepraszam. Cześć. Od kiedy to czynne jest?